Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Rzemeki eee, Witam Państwa serdecznie. Co tam słychać, Panie Borysie? Jak Ci minął tydzień? Eee, minął mi tydzień, tak. Yy... nagranie w gry trochę, Nagranie w gry. Okay. ale uwaga, mam ogłoszenie, bo jeden z naszych modów z grupy na Facebooku. Robi konferencję naukową i poprosił mnie, żebym podzielił się z Państwem, ponieważ konferencja odbędzie się 9 kwietnia. I uwaga, jest bezpłatna. To jest najważniejsza, najważniejsza rzecz. Tematem jest żywność i żywienie w pigułce. To się odbędzie na Uniwersytecie Medycznym, na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. No, i tam się zjedzie trochę specjalistów, którzy skupią się na y, mówieniu o odpowiednim żywieniu i suplementacji w diecie. A. Więc ja Państwa tutaj y, pośrednio zapraszam, oczywiście. Link do formularza, wszystkie szczegóły znajdują się w opisie. Ale to, to już to, tak, tylko ogłoszenie parafialne. Y, no, a u mnie to jest, że trochę gram w gry. Mm -hmm. W ten ringach gram cały czas. I. E, I strasznie. Mam, mam love, hate relations z, z tą grą. Taka Sinus, Sinusoida się robi. więc e, Ciecz, frustrująca jest trochę ta gra, ale powiem ci szczerze, że tak, popatrzyłem sobie, co się dzieje na YouTubie z tą grą. Mm -hmm. Jak popularne są firmy, filmy z farmieniem e, run z jakimiś takimi, wiesz, trikami niby, aha, aha. to ja po prostu wiem, że ci wszyscy, którzy tak yy, najwięksi, wszyscy ci, którzy mówią, o, Elden Ring to jest trudna gra, Souls'y to są trudne gry, wy to tam nie wiecie nic o tym, tam da się tak czytować w tej grze, że to jest, znaczy tak nieoficjalnie czytować, ale patrząc na to, jak popularne, nawet w Polsce jakieś niszowe kanały mają po ileś tam tysięcy wyświetleń, na takich filmach, no to to jest y, nie, niewiarygodne, jaka taka, jak im bardziej wchodzę te, w ten świat, tym większą czuję ciemę po prostu. No I nie? Do, tak, tak. tak, tak, tak wiem, wiem, o czym mówisz. Tak, tak, tak. tak. Straszliwy. Wiesz, tak, też mam takie przypuszczenie, że, że Elden Ring i jego popularność nagle odkrywa przed nami wszystkie karty i tak naprawdę o co chodzi w tym, w tym, w tym światku, nie? Że był taki zamknięty, hermetyczny, bo nie wszyscy po prostu cheatowali na maksa, eksploitowali coś tak. tylko na, strzelali w, w ogon smoka przez 45 minut, żeby go szybciej zabić i runy ogarnąć. Tak, to prawda. No ja myślałem, że to hardkorowi gracza, to kordy. No, no nie, nie. nie, nie, nie. To jednak jest nie no wiadomo. Na pewno w komentarzach odezwą się ci prawdziwi fani, co e, żadnych tam Co, co nikt nie, 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 nie widział, nie. że eksploitują. Nie, nie. Ale widać, że tam jest, że to, to co też mówiliśmy na podcaście z Wąziem, że e, jak się gra magią, to jest zupełnie. E, albo na przykład ko kolejna rzecz, że są takie bronie OP mega. Mega, po prostu operze wszystkich tam, że bossy na trzy ciosy zabijasz. Mhm. No i tam wiesz, no i w necie masz instrukcję, jak tam dojść. Od startu gry idziesz, co musisz zdobyć. W dwie godziny w tej grze od początku jesteś w stanie zabić praktycznie każdego bossa bez większych tak naprawdę poświęceń. Emocjonalnych mm -hmm. przede wszystkim. Więc no ciekawe to jest. I tak jak sobie popatrzę, we wszystkich Soulsach taki jest praktycznie, no. Ale tutaj I... jest chyba najłatwiej. Tutaj jest takie jednak przez ten otwarty Bo to świat otwartość świeża, tak. tak. tak, tak, tak. Więc... Ja powiem Ci tak, że, że to jest chyba dla każdego indywidualne przeżycie i każdy sobie gra tak jak uważa za stosowne. Nie lubię, nie lubię oczywiście takich sytuacji, jak ktoś, wiesz podaje się za soulsowego gracza jest takim wyjadaczem i hardkorem, a tymczasem dobrze wiemy, jak wyglądają te historie ile jest poradników, żeby tę grę oszukać. Ale dla każdego to może być indywidualne przeżycie. Ja sobie gram w określony sposób, nie, 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 nie biegam po tych poradnikach nie poznaję ten świat samodzielnie, mam z nim mnóstwo frajdy. Ja też jestem świadom tego, że mogłoby być łatwiej, że są łatwiejsze buildy, ale też mam, tak, mam takie poczucie: na <laughs> przykład, że zdobyłem trochę sprzętu, który potem jest zalecany w poradnikach, że ktoś mówi, jak ten sprzęt zdobyć, bo on jest dobry. I on faktycznie jest dobry, ale mam tą przyjemność, że znalazłem go sam. Dużo Dużo rzeczy odkrywam samodzielnie. Też mam ciekawą relację z widzami, którzy obserwują moje poczynanie. Jeżeliśmy sobie na początku to było bardzo frustrujące, bo bo ktoś pisał na czacie, ej za szybko uniki robisz, albo za wolno, albo zdałeś się zatruć, nie dawaj się zatruć, wiesz, takie rady w stylu, ej nie daj się zabić, nie, tylko bardzo takie z, z detalami i na początku się wściekałem, ale potem już tak się, się zacząłem nad tym zastanawiać i z Zelda, Zelda Ringiem jest taki, w ogóle chyba z tymi wszystkimi Dark Soulsowymi grami, że człowiek musi sobie sam wyrobić tą pamięć mięśniową, czyli co robić, w jakim momencie, kiedy zaczynać unik, kiedy podchodzić do przeciwnika i tego się nie da, Poradzić, tego się nie da napisać na czacie, choćbyś nie wiem, ile miał porad, to ewentualnie poznasz kierunek, w którym należy iść, ale i tak musisz to wszystko samo planować. Więc już sobie na spokojnie siedzimy, ja tak, ja tak tłumaczę spokojnie, powoli, zabijemy tego bosa i go zabijamy tam w końcu. Czasami zajmuje to mniej czasu, czasami więcej, ale tak się trochę uspokoiła ta sytuacja. No i to, to jest też taka przygoda. Ja mówię taka Skyrimowa, że chodzisz po tym świecie, badasz, już coraz bardziej rozumiem te postacie, które tam są, chociaż one są tak enigmatyczne, tak są, wiesz, takie jakby wokół nich zbudowana jest filozofia w taki infantylny sposób, że oni, och, wierszem mówi da ciebie jakąś opowieść, mówisz, Boże, dlaczego, dlaczego ty ja jesteś taki trudny gościu, nie? Po ja lubię co ta historia? Te postacie, co śpiewają, to jest najcudowniejsze. Ale są jakieś harpie, które śpiewają to jedną, tak zamordowałem za parę razy. No, ale Eldeny, Eldeny są, to, to też jest, to jest taka gra, która, która zajmuje mi dużo czasu. Ale zanim opowiem, co u mnie, to jeszcze, jeszcze czy coś poza Eldenami? Jakoś no, gram tam? jeszcze w Gran Turismo 7 i muszę przyznać, że mam mm, też ambiwalentne uczucia. Znaczy świetny jest model jazdy i to, jak, jak, jak gameplay jest super w tej grze. No, mm -hmm. muszę przyznać, że akurat to, co najistotniejsze w wyścigach jest tutaj bardzo dobrze zrobione. Ale to wszystko dookoła, to jak trzeba grindować, żeby jakieś, wiesz, jakby tam musisz spięć, no ja, mi po czterech godzinach chyba pojawiło się, pojawiła się możliwość grania na podzielonym ekranie? Aby <laughs> wcześniej nie było, nie, to nie jest, chcesz sobie, kupujesz sobie grę, zagrasz, chcesz sobie zagrać z kimś, nie, jakby musisz grindować, to, to dopiero ci się, dopiero no to... ci się odpali. Po drugie, <laughs> no jak wydajesz tam kasę, Mm -hmm. Gra w pełnej cenie jest bardzo nastawiona na mikrotransakcje, no i to jest, to jest mikro, mikrotransakcyjny model poziomu trudności tutaj jest zrobiony. Masz kasę, to zaupgradujesz sobie samochód, wygrywasz wszystkie wyścigi. Nie masz kasy, no to jest, znaczy mi się akurat fajnie, bo ja nie wydaję żadnej kasy oczywiście w grach, mm -hmm. więc mi się spokojnie jeździ, jest jakieś wyzwanie. Ale też odłożyłem sobie trochę kredytów i, z, i wydałem na samochód. I też teraz jestem na takim etapie, że nie ma wyzwania, nie? że jak nic nie ładowałem w te samochody, to to, to było takie, że trzecie miejsce, czwarte miejsce zajmowałem, a teraz to już jest tak, że... No, no. Ja też czytam sobie, bo się toczą dyskusje na temat Ocen i, i Elden Ringa i, i tego Gran Turismo i Muszę powiedzieć, że tak jak się dużo opowiadało o wcześniejszych recenzjach Cyberpunka przed premierą, że one były naciągane okay. i że dziennikarze zachowali się w sposób niewłaściwy, tak tutaj mamy do czynienia z takimi kościołami, From Software i kościołem Gran Turismo i ci recenzenci, muszę powiedzieć, są totalnie pozbawieni dystansu, tam, tam nie ma grama rzetelności I, i nic się nie zmieniło. Powiedziałbym, że nawet, nawet ta sytuacja się pogarsza, to znaczy to jest skrajne fanbojstwo w obu przypadkach, bez grama refleksji. I akurat w przypadku tych dwóch tytułów, bo one są niezłe, jak, tak jak mówisz. To są gry, które mm -hmm. mają swoje, swoje zalety, i, i pozytywne noty są jak najbardziej zasłużone, ale też się nie dopuszcza się praktycznie żadnej dyskusji na temat tego, że, że recenzenci znowu pojechali totalnie za daleko i, i właściwie nie wykonują swojej roboty, bo fanbojem mm -hmm. to każdy może być. Recenzent powinien mieć jednak jakiś, jakiś warsztat nie? I, i przede no, wszystkim dystans do swoich spostrzeżeń. Też przez to, że nie ma takiej, jakby. Większość osób, kto, nie, nie chce, nie, nie, nie ma szkoły i to nie mówię o czymś takim formalnym, A, ale e, też. tylko takim historycznym. Znaczy, że od początku recenzenci gier, to w dużej mierze byli fanboje. Znaczy nie było tam, nie, nie ma takiej tradycji dobrego growego dziennikarstwa. Ja miałem, wiesz, ja miałem inne spostrzeżenia. Ja do tej pory często narzekałem, że, że w recenzjach jest przesadnie dużo krytyki, ale to chyba to, to totalnie zależy od tytułu, wiesz? To znaczy, jakby przez te, 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 dwa, te dwa konkretne tytuły potwierdzają, że, że to każdy, każdy tytuł jest traktowany indywidualnie, niestety, i nie ma wspólnych zasad, nie? Krótko mówiąc, jesteś krytyczny i czasami do przesady, jeżeli do, dostajesz do recenzji grę, która nie, której nie jesteś fanem, i jesteś totalnie bezkrytyczny, jak dostajesz grę, której jesteś fanem. I, i tam, tam właśnie człowiek, który recenzuje tego typu rzeczy, kompletnie nie potrafi się odciąć od swoich własnych zapotrzebowań. A to jest chyba podstawa, jakby tego warsztatu recenzenckiego, że to, co ja lubię, to jest moja sprawa i oczywiście jakby biorę to pod uwagę w recenzji, mm -hmm. ale są jeszcze czynniki zewnętrzne, które powinny być poza tym, co ja lubię, czego nie lubię, nie? E, więc, więc tego krytycyzmu brakuje. Czyli rzetelność, e... że nie omijasz No, no, że, no właśnie, że do, to sprowadza się do, do, do rzetelności, pewnie, że tak. Ciekawe, czym będziemy dzisiaj rzetelni, gadając o, o Matrixie. Bardzo jestem twojej rzetelności, to ciekawe w tej kwestii, bo ty na będziesz surowy, ale jeszcze to... to, to, to a właściwie to ci przerwałem, Chciałem, jestem ciekaw, czy jeszcze coś tam masz, bo ja też mam swoje historie do powiedzenia. Nie, słucham ciebie. Już się zacząłem rozpędzać. Ja też oczywiście tam spędzam przy tych Heldenach sporo czasu. Przy Horizonie też dobrze się bawię i tak dużo też streamuję. Ale z, też na, mocno na, na ćwiczenia fizyczne postawiłem w, trochę w lutym i trochę w marcu. Dużo, dużo wychodzę z domu, dużo, dużo ćwiczę. Dobrze mi to robi i też tak po, pozwala trochę pary spuścić, bo wiadomości, które dostajemy cały czas dookoła, są takie przytłaczające i to Państwu polecam. Spacery i słuchanie różnych rzeczy. Polecam Państwu słuchanie podcastu Rocky Borys. Najczęściej, jak tylko się da na, na uspokojenie, bo my nie zawsze poruszamy jakieś ciężkie tematy. Właściwie staramy się trochę, trochę łagodzić Państwa doznania. Ale, ale a propos takich rzeczy bieżących, ja wiele razy mówiłem, że sobie na spacerach słucham podcastów BBC i The Daily z New York Timesa. A teraz znalazłem jeszcze jeden podcast, który Państwa może zainteresować. Będzie, będę nam konkuren konkurencyjnie robił, ale The Ezra Klein Show. To jest, to jest też podcast też dziennikarza New York Timesa. I on też zaprasza takich gości, którzy mm, zęby zjedli na zagadnieniach, w których się wypowiadają i przyjemnie się słucha takiego, mam wrażenie, rzetelnego dziennikarstwa. Chociaż każdy ma swój punkt widzenia i dla niektórych e, pewne media będą zawsze stronnicze, jeżeli tylko trochę się nie zgadzają z, z jego własnym światopoglądem. Ale mam wrażenie, że, że że New York Times dosyć na wysokim poziomie stoi, jeżeli chodzi o rzetelność. Przynajmniej z mojej perspektywy. Więc więc polecam kolejny The Ezra Klein Show. Jeżeli gdzieś Państwo wychodzicie, akurat Rocky Bory z Państwu się skończył, to, to, to warto. Ja, ja zawsze polecam te anglojęzyczne podcasty nie po to, żeby się popisywać, tylko po to, żeby. Konkurencji nam dwie... się robić proste. No to, to też, ale to, to są. To, ja to traktuję jako, jako dwie rzeczy naraz, a w zasadzie nawet trzy rzeczy naraz, bo po pierwsze trochę pochodzę i poćwiczę i się poruszam, co jest cenne. Po drugie posłucham czegoś nowego, dowiem się jakiejś wiedzy zaczerpnę. Po trzecie będę szlifował cały czas język angielski. Więc są trzy rzeczy za jednym razem. W moim wieku trzeba robić jak najwięcej rzeczy naraz, bo nie wiadomo ile czasu zostało. Bardziej, że mamy niepewne te czasy. Więc, więc to Państwu gorąco, gorąco polecam i to tak pozwala trochę uciec od tej sytuacji. Chociaż muszę przyznać, że te wszystkie podcasty bardzo mocno poruszają te konkretne tematy. No ale człowiek przynajmniej się porusza, poddycha po, po świeżym powietrzem, nacieszy, nacieszy trochę byciem poza domem. Więc tak tak mi mija, tak mi mija tydzień. Bardzo bardzo dużo właśnie łaży, gdzieś coś tam robię. No i też sporo oglądam rzeczy, no bo, no bo to HBO się pojawiło w Polsce, o tym będziemy rozmawiali. Mhm. Dzisiaj naszymi takimi tematami przewodnimi, i to, to też wynika zresztą z tytułu podcastu, jest Matrix. Nasz ulubiony Matrix, Matrix i start HBO Max w Polsce. Więc Borys, oddaje głos, opowiadaj co tam jest. Proszę Państwa, 8 marca, w Dzień Kobiet w Polsce oficjalnie wystartowało HBO Max, które docelowo ma zastąpić HBO Go, i to się właśnie ta migracja dzieje. Promocyjna cena to jest 19 zł miesięcznie i otrzymujemy też dożywotnie. Zniżkę 33%. Czyli, bo ja spotkałem się, dopóki utrzymujemy ciągłość subskrypcji, ja się spotkałem z takimi informacjami, gdzieś czytałem, że, że to 19 zł na zawsze. Nie, tą zniżkę 33% mamy, mamy na zawsze. Czyli jak ta bazowa Fair. cena HBO wzrośnie, to nam też to 19 wzrośnie. Ale powiedziałbym, jeszcze przerwę ci, przepraszam, mm -hmm. że ci wchodzę w słowo, ale to jest niezwykle interesujący mechanizm. Znaczy, masz mm -hmm. zniżkę, dopóki, ją, dopóki płacisz. Więc moment, w którym zrywasz tą umowę, to nie chcesz dodatkowo zrobić, bo wiesz, że potem już będziesz płacił więcej. To może bardzo. być świetny sposób, żeby utrzymać klienta, ale też może być taki świetny sposób, żeby już klient nigdy nie wrócił, bo kiedyś płaciłem taniej, teraz nie będę płacił więcej. No, bo tak, HBO nie? ma taką ofertę, że no, regularnie. No, trudno trudno kursi, przejść regularnie obojętnie, kursi, tak. tak. W, w Stanach HBO Max jest już prawie dwa lata. Aplikacja wygląda OK. Jest ta sama, która jest w Stanach. To od razu będę, od razu przejdziemy do omówienia tej aplikacji może, bo tutaj nie ma więcej co do, co do powiedzenia. Fajne jest to, że jest kategoria od A do Z. Nie, nie we wszystkich chyba serwisach. To chyba w Netflixie nie ma, że możesz sobie całą bibliotekę wyświetlić. Jest wreszcie opcja pomiń Intro, co w HBO, no w tej starej aplikacji, która była beznadziejna i wszyscy na nią narzekali, no to jest już. Mhm. Pojawiła się kategoria najpopularniejsze w Polsce. To ja bardzo lubię, szczególnie szczególności lubię to u Netflixa. Znaczy, u Netflixa też jest osobna strona, gdzie można te wszystkie wyniki. Sprawdzić rzeczy, tak. tak topki. Wyniki zobaczyć. Niestety jest parę problemów z aplikacją. Przede wszystkim nie ma jej na przystawkach Amazona. Ja korzystam z, takiej, z takiego Amazon Stick Fire, to się nazywa. No, musiałem sobie sam zainstalować z, z APK po prostu, no ale to nie dla każdego jest dostępne. Znaczy, można zainstalować pewnie na każdym urządzeniu z Androidem, mhm. ale nie na każdym oficjalnie. Problemy z napisami na niektórych filmach jest brak polskich czcionek, właściwie kodowania chyba polskiego. Mm. Niektórzy ludzie zgłaszali, że brakuje napisów do rzeczy, które miały napisy w HBO Go, i wydaje mi się, że to jest taka, taki, taka choroba wieku dziecięcego związana z tą migracją. Raczej to wszystko się wyrówna, ale niestety ja mam takie wrażenie, że ta aplikacja jest dość ciężka. U mnie na telewizorze, który ma może 3-4 lata, max, chodzi to dość średnio bo mam ją zainstalowaną, czy się testowałem na telewizorze i testowałem na tej przystawce. Na tej przystawce już dużo, dużo lepiej. Zniknęła informacja o ocenie przy filmach i przy serialach o ocenie z IMDB, co było dosyć, powiem szczerze, fajne i mi się to mm. bardzo podobało. Od razu wiedziałem, jak ktoś ma ocenę 4, że że to ewentualnie dla mnie film nie dla ciebie <grymne> tak że to że lepiej, że lepiej sprawdzić czy warto zainwestować ten czas wiesz bo nawet nie o to chodzi no, no, no. Że, że to że ta ocena jest wyznacznikiem co oglądam co nie bo nie jest ale to jest taka lampka że o może tutaj się zastanowię nie sprawdzę co znajomi napisali mm. Nie ma dodatkowych informacji przy pauzie. Liczyłem, że może tak będzie, jak w Amazonie jest, gdzie jak spauzujemy A, obraz, to, e, to pojawiają się aktorzy. No, właśnie. I na scenie, wiemy, którzy kto. występują, tak? Tak, no, tak? No no, no, no. Ale to jest tu... ulubiona opcja mojej żony, bo zaraz możesz się sprawdzić tak. na film Baby, ile mają lat. <noise> I, e, ale, ale tak naprawdę dwie największe różnice między. Tym między HBO GO i HBO Max, to jest pierwsze. Jakość. Tutaj mamy 4K, ale powiedzmy sobie szczerze, że zdecydowana większość rzeczy jest w HD, co i tak jest dużo lepiej niż te, to 720, które było w HBO GO. Wszystkie, A, też powiem, że wszystkie, Full HD masz na myśli, tak? Full HD, tak. Full HD, wszystkie tak. nowe seriale są w Full HD. Nie ma 4K mm -hmm. dla nowych seriali i w aplikacji w Stanach też tak jest. To jest ta pierwsza rzecz. Rzeczywiście dużo lepiej to wygląda niż na starej. No to była, dla mnie to była zawsze męczarnie oglądanie czegoś na HBO Go, a że tam było dużo dobrych rzeczy, no to męczyłem się często. No i druga rzecz to jest to, że 45 dni po premierze kinowej filmów, tak szeroko z rodziny Warner'a, Pojawią się one na HBO Max, czyli już w połowie kwietnia, dostaniemy nowego Batmana. Batmana. A razem ze startem dostaliśmy na przykład Matrixa, dostaliśmy Dune, dostaliśmy kosmiczny mecz z seriali, pojawił się Peacemaker. Um, z... Widziałeś pracę z Fakes Kowala, z Peacemakera? Nie, nie widziałem. No bo jest, jest pan prezes Kaczyński w hełmie Peacemakera, jest podpisane Peacemaker przez PIS. -P <min Aubain> Bardzo dobry to Pozdrawiamy Kowala, pozdrawiamy Kowala. Oczywiście y, też tam jest zakładka HBO Originals, możemy tam zobaczyć. Co ciekawe, niektóre seriale no oczywiście były już wcześniej w HBO Go normalne, tak jak na przykład wychowane przez wilki. Mhm. No, ale też HBO ma Max, ma własne reality TV, coś takiego, co się nazywa F-Boy Island. Ale patrząc tak w ogóle na katalog, to jest straszna bieda. Znaczy, niewiele więcej jest rzeczy. Więc to tak, ja trochę jestem. Mm, no tak. Zadowolony, ale nie, do za, nie, do końca, nie Ale za dowol... rozczarowany. Rozczarowany Zadowolony? trochę jestem. Myślałem, okay. że jednak. Będzie trochę trochę więcej rzeczy. Na przykład jest bardzo mały wybór, to a może mnie tam jakoś mało, mało interesuje, ale mały wybór animacji, w szczególności te z Carton Network, no to niewiele tego jest. Są takie przypadki: na przykład obecność. Jest tylko mhm. pierwsza część. Okej, okay, ona jest najlepsza, nie? No ale przecież była w kinie niedawno ta trzecia. I mm -hmm. nie ma jej w ogóle. Paradise Lost to jest seria trzech y, niezwykle ważnych i niezwykle dobrych filmów dokumentalnych, takich True Crime y, o takiej s, y, słynnej sprawie trzech nastolatków. Jest tylko trzeci film. A to jest HBO, to jest jakby produkcja HBO, nie? Mm -hmm. To jest z takich kultowych rzeczy, na przykład Zielonej Mili nie ma, Wojownicze, Żółwie Ninja, są tylko dwa ostatnie filmy. Nie ma trylogii, na przykład Richarda Linklatera, czyli ta przed, tam przed północą, przed południem. Nie ma mm -hmm. ca, właśnie całej klasyki takiej kina Warnerowskiej. Co ciekawe, nie ma Blade'a Wiecznego Łowcy. I zaraz tu ktoś może powiedzieć hola, hola. Przecież Blade to Marvel, ale ten stary robił Warner. I co mm -hmm. ciekawe, w Stanach na HBO Max jest ten Blade. No, no, to jest. Yy, A u nas? To... Nie I tych, tych filmów jest. Ty, tego brakującego yy, katalogu jest bardzo, bardzo dużo filmów. Głównie jest to problem z. Nie wiem, jak to nazwać apok apokalipsa licencyjna. No. No, ja opowiem ja Państwu trochę historii związanej z HBO, bo to jest też tak, że kiedy, kiedy do Pol Polski dotarła telewizja satelitarna, lata, lata temu się instalowało te okrągłe anteny, które dzisiaj już są pewnie kawałem historii, no to, to to na HBO się czekało, bo to była, zresztą HBO to jest taka telewizja, to jest amerykański koncern, który powstał w 1972 roku i oni od początku, zresztą to się nazywa Homebox Office chyba, taką miało nazwę ambitną i też oferowało od razu ambitne podejście do wyświetlania filmów, bo nie było reklam, nie było przerw, to się od razu płaciło subskrypcyjnie, to była taka usługa wyższej jakości, ale to jest też, przez to, że oni są tacy starzy, to trochę byli, trochę przez, przez długi, długi Czas byli przyzwyczajeni do tych starych rozwiązań. I pamiętam, właściwie, jak dzisiaj patrzymy na, na konkurencję, czyli na Netflixa, jak widać, jak bardzo Netflix się rozwinął w te usługi internetowe, to ja też przez długi czas nie mogłem się nie mogłem, nie mogłem zrozumieć, czemu HBO zostaje tak coraz bardziej w tyle. Bo oni są jedną z pierwszych stacji, która oferowała te, te programy bez reklam, oferowali swoje własne seriale. Wprowadzili aplikację tą HBO Go, która była fatalna, która była koszmarem. W Polsce nie można było korzystać z tej aplikacji, jeżeli nie Miałeś umowy z operatorem sieci kablowej jakiejś. Czyli nie można było sobie tak na początku zrobić jak na Netflixie, że, że zakładasz konto i płacisz kartą za, za oglądanie. Tylko musisz mieć umowę z jakimś operatorem sieci kablowej, żeby z o korzystać. To wszystko wynikało pewnie z jakiejś licencji. I to przejście na ten taki tradycyjny, subskrypcyjny model internetowy, gdzie oglądasz, to im całe lata zajęło. I ja już byłem, przez, przez dłuższy czas byłem przekonany, że oni już nigdy za tym Netflixem nie nadążą. Ale wydaje mi się, że, 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 że nadążają teraz tych telewizji. Coraz więcej jest. HBO ma oczywiście sporą ofertę, ale ten, ten, ten moment przejścia z takiego staroświeckiego pokazywania filmów w tą absolutną nowoczesność, którą teoretycznie HBO Max ma być, zajął im zaskakująco dużo czasu. Co w zasadzie potwierdza tą teorię, że takie stare, s, 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 stare sposoby myślenia niezwykle ciężko jest wyplenić. To chyba wynika przede wszystkim z tego, że oni byli przyzwyczajeni do tych starych ja wiem, rozwiązań. Czy to jest przyzwyczajenie, czy raczej umowy z operatorami kablówek? Które tak na pewno. Hmm? Gdzie naprawdę mieli y, no, ogromną ilość właśnie y, użytkowników, y, którzy mieli umowę przede wszystkim z, nie z nimi, tylko z operatorami kablówek, więc jakby te, te umowy bardzo wiążące. No, głównie tutaj bym upatrywał problem. My? Pewnie, pewnie jest, jest, jest coś w tym, co mówisz, bo to, to też o tym wspomniałem, że właśnie trzeba było mieć tę umowę z operatorem kablówki. Ale to chyba też jest taka kwestia przechodzenia, że czasami pewne struktury łatwo, łatwiej jest budować od początku, niż budować na bazie istniejących. Dlatego systemy płatności na przykład w Polsce są dużo bardziej nowoczesne niż na Zachodzie, ponieważ kiedy my żeśmy zaczęli je budować, to już nowoczesność była, jakby świat się posunął do przodu, jeżeli chodzi o te technologie płatnicze. I podejrzewam, że z HBO oczywiście jest to, to co mówisz, czyli cała masa umów licencyjnych. Przez to obecności, e, nie wszystkie filmy są obecne na HBO, bo pewnie nadal są gdzieś licencje dla jakiejś telewiz telewizji i to będzie wracało powoli, powoli do HBO. No ale przez to, przez to są cały czas jakieś kłopoty i jakieś, e, jakieś zaszłości. No ale to, to zmierza ku lepszemu, na szczęście. I o ile się orientuję i tak trochę przeglądałem sobie Twoje notatki, to HBO sobie dosyć dobrze radzi, jeżeli chodzi o popularność. Ale nie będę wyprzedzał faktów, bo to. Bo to nie, no Twoje. Po, notatki. o tym, bo, w pol, bo to jest Właśnie pewnego rodzaju nowe rozdanie w Polsce. Do tej pory totalnym królem. Był Netflix, który w lutym 2022, to są dane z wirtualnych mediów, miał realnych użytkowników ponad 14 milionów mm. i z wszystkich tych platform VOD był na pierwszym miejscu. Potem było HBO, które miało prawie 4,5 miliona użytkowników. No i jeżeli bierzemy pod uwagę takie bo tutaj, akurat w tym zestawieniu są wszystkie serwisy VOD, ale nas interesują te subskrypcyjne mm. to dopiero potem Prime. Jest na czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, w dziewiątym miejscu mhm. i ma 2 miliony 600 tysięcy użytkowników. Przypomnę przecież, że Prime miał już jakiś czas temu promocję, gdzie za cały rok mieli 49 zł. Pamiętasz, kiedy oni to wychodzili? To było w lutym? Może dlatego to, to nie ma tego skoku, bo wydawało mi się, że ten skok będzie srogi. Bo... Nie, wiem, nie wiem, kiedy to wychodziło. Faktycznie, nie, nie widzę jakichś tutaj nadwyżek. Na, nad z Prime'em, trochę dziwiej w słowo, ale z Prime'em ja mam bardzo długo. Praktycznie od początku, jak tylko było dostępny w Polsce, dosięgnąłem po to, bo, no bo miałem ochotę oglądać jak najwięcej. Prime nie produkuje aż tak dużo treści jak konkurencja. Na pewno nie produkuje tak dużo jak Netflix. Produkuje podejrzewam mniej niż HBO. Chociaż oni stawiają na, na rzeczy jakościowe. Nie zawsze to wychodzi. Zobaczymy, jak ten władca nie im się uda. Wstępne, wstępne trailery sugerują, że. Będzie dużo ludzi pogniewanych mocno na, 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 na Amazona Z, za tego władcy pierścienia, ale czas pokaże. Więc no, oni nie mają chyba, chyba Prime chociaż. Ale ja, to, ja widzę, że ta, ta promocja jest od chyba od października, i, i, i no to już, już, no to widzisz, ta cena nie zrobiła tej roboty. Ha, nie ma, to, to dalej to, ludzie nie, nie wiesz. To nie jest kwestia to ceny. W naszym interesie coś powiem jeszcze. Jak państwo mają ten abonament w Prime Video, to mogą państwo subskrypcję Prime sobie za darmo podarować ulubionemu streamerowi. Zatem albo ja, albo Borys, tylko do wyboru tu jesteśmy. Tak, Więc polecamy państwu gorąco. Zapraszamy, zapraszamy. No i ja zastanawiałem się, czy coś może się zmienić tutaj na tym rynku. Czy Netflix jest w ogóle do ruszenia? Czy ludzie um, zaczną przechodzić tak naprawdę... Albo zaczną wybierać jako drugi HBO, HBO Max. I stwierdziłem, że kurczę, chyba jedynym takim naprawdę ważnym argumentem jest to, że hype, który będzie na filmach kinowych, tak jak teraz z Batmanem, który miał mhm. świetny wynik, to będzie to dla tych, którzy lubią liczyć. Każdą złotówkę, no to zobacz. Teraz płacisz bilet do kina 25 złotych. Mhm. Czy możemy uznać tak dla potrzeby podcastu, że, no że średni bilet, bo jeszcze niedawno średni bilet to było 20 zł w Polsce, um, ale teraz chyba już 25. Ja nie pamiętam, kiedy mniej płaciłem, więc uznałem. Tak, że... Tak, że, płaci, że to... płaci, płaci się więcej. Tak, zgadzam Więc się. no to i wie, zobacz. I w ostatnich czasach i masz tak, 45 dni od premiery kinowej. Mhm. No to sobie to. to, 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 to powiem Diona, Matrix, Batman, Mortal Kombat, jakaś Godzilla tam była, King mhm. Richard, to już jest sześć takich filmów. Jeszcze nas czekają głośne e, tytuły, czyli fantastyczne zwierzęta nowe, Elvis, mhm. Black Adam. Więc nagle się okazuje, że wiesz, jak masz, masz rodzinę, to mówisz tak, kurde, to. Możemy iść sobie, wiecie, tam w sobotę do restauracji, nie iść do kina, bo my że za miesiąc tam z, z kawałkiem obejrzymy ten film. A wyjście do kina czteroosobowej rodziny to ty już, Remigisz, to kosztuje ile? Stówkę minimum plus jedzenie i picie to jest No, no tak to, jest, to jest wyprawa. <coughs> tak. Drugie tyle 80 no, 180 lat. Tak, to są, to, są, to, są, to są spore wydatki. W ogóle też się zastanawiam, bo to jest, jakby zestawianie tych, tego HBO z Netflixem bardzo jest zawsze interesujące, bo Netflix ma zupełnie inną politykę. Netflix też dosyć mocno postawił na te filmy takie wysokobudżetowe i one, jak widać zresztą w tych, na, na tej specjalnej podstronie Netflixa, które rzeczy są popularne, to te wysokobudżetowe produkcje z znanymi aktorami a robią tam bardzo dużo wyświetleń. Mhm. Przy okazji drobna dygresja, teraz niedawno wszedł nowy film na Netflix Netflixa z Ryanem Reynoldsem, Project Adam, nie wiem czy miałeś okazję obejrzeć. Mm -hmm. Ja obejrzałem z ogromną przyjemnością. To jest takie kino familijne, bardzo naiwne i infantylne miejscami, ale to taka... Nie wiem, to też może chyba pasować pod takie science fiction nowej przygody. No dobrze, dobrze, przyjemnie mi się to oglądało. Myślę, że to najlepszy film z Ryanem Reynoldsem na Netflixie, z tych, które produkowali, bo oni do tej pory zrobili Six Underground i zrobili Red Notice. Na tych dwóch pierwszych to się nudziłem strasznie, a ten obejrzałem z dużą przyjemnością. Ale on jest taki familijny bardzo mocno, ja lubię rzeczy familijne. Więc jak ktoś lubi to, to polecam. Jak ktoś szuka jakiegoś hardkorowego science fiction, to się rozczaruje. Ja bardzo lubię omijać filmy produkcji Netflixa. No właśnie, to jest, to jest, to jest pewien problem Netflixa bo myślę, że więcej osób ma takie podejście. Ja oglądam te filmy z pewną ciekawością, ale za nic w świecie bym do, do kina na niej nie poszedł, bo wiem, że one nie mają takiej z, z, zbyt dużej wartości. Nawet te wysokobudżetowe produkcje z wielkimi aktorami. Natomiast te filmy, które HBO ma w swojej ofercie, które trafiają najpierw do kina, no to one, to, to, jest, to jest kawał, kawał kina. No, ten, ten, ten Batman, o którym żeś wspomniał i, i Duna, chociażby, to są wielkie rzeczy i one... Wiesz, no, nawet to, że ktoś obejrzał te filmy w kinie, bo one się bardzo dobrze obejrzały w kinie to może spowodować, że potem będzie miał ochotę jeszcze raz sobie obejrzeć w domu i gdzie je obejrzy na HBO za niecały miesiąc znaczy za półtora miesiąca więc No właśnie, ale więc to jest taka dodatkowa rzecz, która zachęca nas chyba trochę do sięgnięcia po HBO. Ja nie wiem jak dokładnie będzie, no bo nie było Ja trochę żałuję, że HBO nie zorganizowało nawet online jakiejś takiej konferencji. Gdzieby wszystkie rzeczy tak jakoś było cicho. Oni bardzo poszli w, ta, w, w taką reklamę po prostu w internecie. Mi się wyświetlało HBO Max wszędzie, mhm. ale trochę brakowało HBO. Regularnie robi takie spotkania z dziennikarzami. Nie, I mhm. ja byłem raz na takim. I to było w kinie, to było pokazanie ramówki. Tutaj mi czegoś takiego brakowało, żeby był taki panel QA dla, dla dziennikarzy, youtuberów i tak dalej. Bo na przykład mnie zastanawia jedna rzecz, bo w tym momencie wygląda to w taki sposób, że jeżeli film schodzi z kin. Pojawia się w płatnych serwisach, w transakcyjnych serwisach VOD typu mm -hmm. chili, rakuten, vod.pl i tam możesz mm -hmm. sobie kupić zależnie od platformy około 20 zł. Nowy film kosztuje. Wypożyczenie. I, i teraz pytanie, zastanawiam się, jak będzie z tymi filmami Warner'a? Czy, bo, bo te... Zobaczymy, może Batman będzie już takim, który nam powie, jak to będzie wyglądać, bo jeżeli nie będzie go na żadnych serwisach transakcyjnych, mhm. to będzie bardzo, to, to, to będzie rzeczywiście ekskluzyw dla HBO duży. Takie filmy. A jaki jest Bo, z Dune'ą? Z Duna jest, ale Duna A. miała premierę normalnie, wiesz, kinowa. W Stanach było tak, że miało w tym samym dniu w kinie i w HBO Max. Mhm. W Polsce nie było HBO Max, no to było po prostu w kinie. No i dopiero teraz pojawiła się na, na hmm. HBO. Wcześniej była na serwisach transakcyjnych, normalnie. No to no nie, zakładam, że, że ta pewna ekskluzywność to jest coś, co może być nośnikiem zainteresowania, jeżeli chodzi o, o, te, o, te, o te serwisy. Więc no zobaczymy, co uznają za bardziej zyskowne. Z ja drugiej wiem, strony... Je, jeszcze jedną rzecz, tylko ja jeszcze ja napisałem do HBO, zobaczymy, czy coś mi... Już napisałem... W, w momencie startu, startu platformy nie odpisali mi niestety, bo pytałem właśnie o to, kiedy będzie na, na przy, przystawki Amazona i co z Criterion Collection, który, którego filmy są w amerykańskiej wersji. Platformy u nas nie ma. A no, to to, to są... Właśnie o tej, o tej rzeczy też chciałem powiedzieć, że, że faktycznie jest spory problem z, z tym, że nie na każdym sprzęcie służącym do, do. Że wiesz, to są aplikacje Androidowe i wiesz, ja się długo się martwiłem, czy na NVD Shield, z której korzystam, będzie to HBO, bo HBO Go tam nie mogłem zdobyć przez długi, długi czas. Potem się chyba pojawiło, ale też były z tym jakieś problemy. Na szczęście HBO Max trafiło tam od razu. Podobnie na Xboxie też mam HBO Max. Nie wiem, jak na, na przystawce Apple'a, bo jeszcze jej nie odpalałem, ale pewnie, pewnie też. Ale to, to, że ty mówisz, że nie, nie wszędzie jest, to już jest no to, to. że nie ma tego na Amazonie, Amazon pewnie też jest dosyć popularną przystawką. No, nie, nie wiem z czego to wynika. Może, może Amazon coś utrudnia. I to jest aplikat, nie no, aplikacja w Stanach jest na sprzętach Amazona. Aha. Tylko w Polsce nie ma. A, to jest ten rodzaj problemu. No, no dobrze. No, <laughs> no powinno, powinno być to uniwersalnie, no zwłaszcza jeżeli chodzi o Androida, no, rozumiem, że. Ja nie że wiem jak Apple to wygląda. Może jest w certyfikacji Amazona. Nie mam zielonego pojęcia. Może tam jest kwestia pieniędzy, bo oni chcą swój. Nie mam, nie, no ale jak jest w Stanach, no to wiesz. Mm -hmm. I no powinno to być oczywiście, w... że, że tak. To, to powinno być, tak. To jeszcze jedną rzecz powiem, bo, bo pewnie będziemy się powoli do Metrixa zbliżać naszych, uh -huh. naszych wrażeń z tego. W związku z tym, że to HBO weszło, weszło całkiem niedawno, no to sobie zerkam, dodałem sobie całą masę rzeczy do obejrzenia jest i ich, jest ich dużo. Ja HBO Go, mimo że płaciłem abonament przez dłuższy czas, to nie korzystałem, bo mnie irytowała ta aplikacja strasznie. Najlepszy nie... klient. No to prawda, nie zużywa zasobów, ale płaci. No, wiesz, nie, Prawda jest taka, że ja bym gdzieś tam po drodze zrezygnował z tego HBO, ale nie byłem w stanie znaleźć, z której karty mi pobiera opłatę. Znaczy, w sensie nie wiem gdzie. Ani z karty kredytowej mi nie ściąga, ani z Paypala mi nie ściąga, nie wiem skąd oni mi ściągają. Nie? Więc Może muszę to jest... wyśledzić. Czekaj, a, a ty nie masz za darmo tego? Bo pamiętam, że kiedyś do nas się zgłosili, że chcieli nam dać za darmo konta i nie chcieliśmy. No nie, może, bo ja to, ja to nie dopisali. biorę. Jak to powiedział, Takemura w cyberpunku najdroższe rzeczy są te, które dostajesz za darmo, nie? Więc <laughs> tak. ja, ja nie, nie biorę z reguły za darmo, ale Co? cholera wie, no może, może, może się nie zgodziłem, ale i tak mi dali. No, ja płacę, bo faktycznie... ja płacę, więc. A ja nie wiem, nie wiem, gdzie mi, gdzie mi skąd mi pobierają. Może mi nie pobierają faktycznie. Może cię tam no, wy, więc... wy, wy, wiesz, jesteś w tym, w tym zestawie ważnych influencerów i po prostu ci tam za darmo dają, nie? No to być może, być może. Nie zmieniaj ja tego. Jak... <laughs> nie, nie, nie. <śmiech> <śmiech> no, może wyciąć lepiej, bo się zorientują, że dostaje z Afrika. No, ale, ale z rzeczy, które mnie zachwyciły totalnie, to jest właśnie wspomniany Peacemaker wcześniej. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Miałeś, miałeś okazję sprawdzić to? Widziałem kawałek pierwszego odcinka i wydała się ciekawy. To jest tak, że to, to, jest, to jest taki serial superbohaterski, który trochę operuje absurdami, bo tam jest dużo przerysowanych rzeczy i, i te postacie są takie właśnie, właśnie przerysowane, ale jest tam świetny scenariusz i, i, i świetne są dialogi, które są napisane z jajem, są zabawne i jest ciekawa gra aktorska. Nie sądzimy, że John Cena. Jest, jest takim dobrym aktorem, oczywiście, tam w ramach tej postaci, którą stworzył, może to jest jakieś specyficzne dla niego. Ale kiedy on rozmawia z tymi różnymi bohaterami drugoplanowymi, to ja tam po prostu padam ze śmiechu. Są, są rzeczy tak absolutnie zabawne. Zaskoczył mnie ten serial kompletnie, bo jeżeli chodzi o tą warstwę superbohaterską, to ona nie stoi na jakimś wysokim poziomie. Ona nie jest najważniejsza. Zresztą ten Peacemaker jest takim superbohaterem w cudzysłowie. On jest takim ludzkim superbohaterem. Natomiast relacje z postaciami, dialogi są, są fenomenalne i scenariusz też mi się bardzo, bardzo podoba. W związku z tym, że ten serial jest tak zrobiony z przymrożeniem oka, to cała ta super superbohaterska historia, nie trzeba jej traktować super poważnie. I plus efekty specjalne są całkiem niezłe. Jest taka scena, w ogóle obecność orła tam, bo Peacemaker, to jest taki bohater, który ma pupila, nie wiem jak jest pet po polsku, pupil... Zwierzę domowe. No zwierzę, ma orła, ma orła i ten orzeł go, wiesz, przytula. Po prostu coś jest, ja umieram ze śmiechu za każdym razem, jak ten orzeł mu okazuje sympatię. Ten orzeł to jest jedna z, z naj, naj, najbarwniejszych postaci w tej całej opowieści i świetnie jest zrobione. Nie wiem, czy to, czy to jest jakiś, czy to jest efekt praktyczny czy coś i tam gdzieś też po drodze goryl się pojawia i też to są, tego typu zwierzęta trudno jest zrobić w CGI, dobrze? Więc nie wiem, jak, jakiej technologii użyli, ale świetnie, świetnie to wygląda. Świetnie jest zrobione. I to jest chyba taki serial, który dokładnie, po pierwsze, opowiada fajnie tą historię, opowiada ją absurdalnie, ale to nie przeszkadza. I sięga po CGI tylko wtedy, kiedy to jest absolutnie konieczne. A jeżeli sięga po to, to robi to już bardzo dobrze. Więc tam wszystko, wszystko jest, 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 jest dobrze zrealizowane. Nie wiem, kto jest chyba reżyserem. Nie wiem, James czy Gunn. ten sam. James Gunn, czyli, czyli ten sam facet, który robił Suicide Squad. No właśnie, suicide Squad mi się tym, tak nie podobał bardzo. Nie ma, nie ma tego Suicide składu, y, bo jest ten stary, bo są dwa, nie, legiony Aha. samobójców. Tego nowego Jamesa Gana nie ma na HBO Max. My w ogóle na świecie, czy tylko w Polsce? No, nie na wiem. Na pewno w Polsce nie ma. W Polsce nie ma. No, no to to są kwestie pewnie licencyjne. Tak, to, to jest duża, duża, duża wada, ale zakładam, to, to, to totalnie dziwne, bo to jednak wiesz, że no, to, to jest film DC, DC, nie. Tak, tak, zresztą, zresztą no, ten Peacemaker bardzo mocno nawiązuje do, do, do Suicide Squad i warto byłoby sobie obejrzeć ten film przed obejrzeniem serialu. Ale to nie zmienia faktu, że, że to jest taka rzecz, która mi się podoba i, i chyba mogę z czystym sumieniem polecić. To nie jest taka rzecz, że, ach, Rokowi się wszystko podoba. Nie, to, to też, nie. To jest, to jest trochę ponad, ponad, <laughs> ponad moim gustem niskich lotów. To jest polecane nie tylko przeze mnie, więc, więc warto rzucić okiem. Tak, to. to Dobrze, to, to, to przejdźmy do rzecz. Matrixa, może. Mhm. Y, powiem ci, że obejrzałem go sobie wczoraj. I, o, to świeżutko. I świeżutko jestem, ale ciekawy mnie Twoja opinia, bo ty mówisz, bo w ogóle ten Matrix y, z martwych y, ma Aha. dosyć y, różne oceny, że tak powiem. Znaczy, na polskim Filmwebie to e, to tak koło piątki. Do, no, polscy, się, wiadomo, że polscy krytycy są najbardziej rzetelni, więc. A to widzowie. No, krytyczni polscy widzowie są najbardziej, <gry> najbardziej krytyczni, to, to wiem, to wiem. Dobrze, to już opowiadam. Ja sobie obejrzałem, to była pierwsza rzecz, jaką obejrzałem, bo na tego Matrixa miałem ochotę do kina z jakiegoś powodu, nie poszedłem, już nie pamiętam, co tam się wydarzyło. No i dobrze, że nie poszedłem do kina, to jest fantastyczny film, żeby go sobie obejrzeć w domu. Jest dziwny ten, ten, ten Matrix. To znaczy, obejrzałem go z, przy, z, z przyjemnością, bo to jest kolejne, kolejna okazja, żeby otworzyć okno na ten świat, który jest dla mnie fascynujący i nieważne, w jakiej formie on jest przedstawiany, to mi sprawia jakąś przyjemność. Ja lubię do niego wracać, lubię, lubię Neo, lubię Trinity, lubię te wszystkie postacie i tą całą fantazję, która została zbudowana wokół tego. Natomiast no, cała idea tego filmu, on tak bardzo mocno zahacza o, o nieustające rozbijanie tej czwartej ściany, ale niechcąco, nie niechcąco, niespecjalnie. To znaczy, kiedy się tam pojawiają takie wzmianki, że on robił grę Matrixa, czyli ten Matrix istnieje, tylko w formie gry komputerowej, że Warner Bros. chce zrobić kolejną grę, to już mówię, to za blisko dotykało rzeczywistości, żebym ja się nie czuł Odrobinę. Nie, no to... Znaczy cały czas się czułem trochę, nie swoje Oczywiście, co? Wydaje mi się, że to jest taka bardzo mocna autorefleksja yy, reżyserki. Przede wszystkim o wpływie Matrixa na kulturę, bo mm -hmm. o tym jest bardzo dużo. To właśnie o to, że yy, nawet yy, tam, yy, Boże, jak ona się nazywa Trinity mówi, że ona nawet słyszała o tej grze, mówi do, yy, do tak Nio. Ona jako matka dwójki dzieci, nie? Tak, tak. I to tak, jest tak, takie, tak. takie bardzo znaczące. Właśnie ta autorefleksja, bo była też podobnież taka historia, że studio chciało zrobić Matrixa i też kolejnego, i tak, albo z nimi, albo bez nich, nie? Aha. To podobnież jest jakby doświadczenie reżyserki. I to jest ten, i ten, ten taki, właśnie ten remix, te, uh -huh. to, to wrzucenie wszystkiego tego, co się wydarzyło w naszym naszym tutaj uh -huh. Uh -huh. prawdziwym, realnym świecie, jak Matrix, oddziały, od, jak, jak on zmienił popkulturę, można tak uh -huh. powiedzieć, no bo był w pewien sposób takim filmem pokolenia, no to tutaj jest tego bardzo bardzo dużo, nie? no to trochę tak, o tak. tym opowiada ten film. I, i, i ja to widzę i trochę mnie to wytrąca z, ze strefy komfortu. To pewnie, wiesz, to tak jak mówisz, Naprawdę? to jest naj, najpewniej to świadomy, dla świadomy mnie to było zabieg. to najciek jest najciekawsze chyba. Okej, okej. Okay, okay. To jest, wiesz, to jest kwestia odbioru. Ja, ja lubię tą fantazję. To znaczy, lubię, kiedy ten świat wymyślony jest odległy od mojej rzeczywistości. Kiedy on za bardzo się zbliża do mojej rzeczywistości, to ja zaczynam się trochę czuć nie nieswojo. Ale to jest mój osobisty odbiór. To nie znaczy, że, że to, to, to dla każdego powinno być. Jak mówię, od początku ten film nie podobał mi się. Ten film Podobał mi się tak samo jak druga i trzecia część. Nie, nie, nie był dla mnie słabszy, to był mniej więcej ten, ten podobny poziom. Czyli podobał ten, ci się czy się nie podobał? Z przyjemnością go obejrzałem Od początku do końca nie miałem potrzeby wstawać i tam robić sobie przerw czy coś. Więc, więc obejrzałem go i mówię, całkiem, całkiem fajna, fajna historia, ale wszystko tam było właśnie takie. To, że miałem cał, cał, cały czas takie poczucie, że zaraz mi bohaterowie przez drzwi przejdą, bo są tak blisko tego mojego świata. To, że Nio jest tak zagubiony, jest tak inny od tego bohatera, chociaż może nie jest taki inny od tego bohatera z pierwszej części. Po prostu. Czy... On nie potrafi grać, nie? Więc jest zawsze taki sam, więc. Nie nie, 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 ja zawsze uważałem, że on potrafi grać, tylko zawsze mu proponują dokładnie te same role, bo go lubią w takiej, w takiej odsłonie. No, diabeł wie. Tak czy inaczej, z pewną przyjemnością, z pewną przyjemnością obejrzałem ten film. Pewnie go obejrzę sobie jeszcze kiedyś, ale miałem takie, towarzyszyło mi poczucie dyskomfortu. Ale to nie wynika z tego, że nie podoba mi się sposób opowiadania historii, tylko on wychodzi trochę poza to, do czego ja się przyzwyczaiłem. Może to jest dobrze, może to z jakby z perspektywy dzieła. To jest dobrze, że porusza takie elementy mojego postrzegania tego fantazyjnego świata w inny sposób niż jakikolwiek inny film tak, wcześniej. Bo on jest taki dość mocno krytyczny dla fanów, wręcz wyśmiewa się z takich prawdziwych, takich fanów, którzy chcą jeszcze raz to samo, nie? On niby mm -hmm. żongluje tymi motywami. Ale powiem tak. Ja, ja powiem tak. Jeżeli już skończyłeś, to ja może powiem, co ja o tym. E, to powiem, że, że u mnie generalnie na plus z takim, z takim towarzyszącym temu zdziwieniu. Zdziwieniem. Ok. Mi się ten film bardzo nie podobał, ale to tak <laughs> bardzo że nie pamiętam. Wiedziałem, wiedziałem. Naprawdę nie... czułem e, e, fizyczny ból. Fizyczny ból. <laughs> ale to ja to właśnie o tym mówię, tylko dla mnie to był dyskomfort, nie? Dla ciebie to był fizyczny ból. Ale przede Opowiadaj. wszystkim przez zdjęcia, które są beznadziejne, po prostu tak. Tak ni tak takiej niejakości w warstwie wizualnej, to ja nie pamiętam, kiedy ja widziałem. I to jest na. To cię Kurczę, ja wiem o tym, że to jest jakby Matrix, który właśnie naśmiewa się trochę z. Um, rozprawia się ze starymi Matrixami, no ale to pewne dziedzictwo takiego wyczucia estetycznego, tutaj w ogóle tego nie czułem. Do tego przez cały film. Masz takie slow motion, które nie jest mm -hmm. prawdziwym slow motion, tylko jest normalnie, jak masz 24 klatki, to jest to spowolnione, i, i widać, że to jest takie spowolnione sceny, i to bardzo, to jest takie nie, niechlujne. Źle to, źle to wygląda. On, ten efekt jest powtarzany, więc powiedzmy, jest. Yy, no nie wiem, czy prawda, ale tak? spójny jest, ale dalej, no, po to mamy. Mówisz, mówisz o tych spowolnieniach, w których analityk porusza się tak samo szybko, a wszyscy inni poruszają się powoli. Przy czym on się porusza tak skokowo, że taka, jakby się pojawia za nim taki blur? Tak, tak. Blur? Tak, to... tak, 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 Ż mm -hmm. I to jest to, to, to naprawdę. Tak dziwny efekt, faktycznie. Ale też źle, źle to po drugie są normalne sceny, które nie... No bo oni tam trochę naśmiewają się z tego bullet time'a No to jest i... właśnie ten... ten to, 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 wiesz, bo, bo może, może żeś ugryzł ten problem z właściwej strony. Ja wcześniej nie zwracałem na to uwagi, bo powiedziałeś mi o tym... I kiedy ja ci opowiadałem o tym poczuciu dyskomfortu, to wyjaśniłeś, że to jest o to jakby specjalnie, żeby trochę się zmierzyć z tym Matrixem sprzed lat. Te żarty z bullet time'a być może znalazły odzwierciedlenie właśnie w tym takim niekoniecznie dobrze zrobionym spowolnieniu, które jest takim spowolnieniem do kwadratu. Czyli to do Zostali, z, z, zróbmy bullet time, ale jeszcze lepszy niż poprzedni bullet time. Mm. Tam nawet takie są rozmowy gdzieś tam w tym studiu Wie, e, w, robiącym gry. Wiesz co? Ja uważam, że ten film jest po prostu zły. W takim sensie. Ja to zauważyłem. Że to nie, nie ma tam schematów. Ja nad tym się bardzo długo zastanawiałem, Aha. i ciężko mi jest wytłumaczyć, że te rzeczy są tak robione, bo dlaczego. Że jest jakaś myśl, ale też są inne sceny, które nie udają bullet time'a, a są tylko zwalniane na montażu. Mhm. Jest dużo takich scen, które nie naśmiewają się z tego bullet time'a, tylko po prostu jest zwolnione tempo, bo, bo jest taka scena. Tego jest, to jest nadużywane bardzo mocno i raczej świadczy o tym, że film nie był przemyślany przed produkcją. Na, I był na montażu poczucia. był mhm. poprawiany, i tam wymyślano jakieś rzeczy. No ja mam takie bardzo, oczywiście mogę się mylić, nie? że nie rozumiem tej superwizji tego, yy, te, te, tego filmu, ale jak patrzę, tylko ja mam mocne uzasadnienie. Znaczy, bo jest bardzo zły montaż, jest bardzo chaotyczny, nie w tempo. I w ogóle oglądałem ten film i mówię: What the fuck? Hollywoodskie filmy, nawet najbardziej gówniane, mają bardzo dobry montaż. Mhm. Naprawdę ciężko znaleźć, znaczy oczywiście się znajdzie, nie? Ale to jest film, który miał 190 milionów budżetu. A mhm. dialogi na przykład są tak pocięte, jakby, jakbyś oglądał teatr. Zauwa nie wiem, czy zauważyłeś, taka pauza jest, że oni w ogóle, w ogóle dialogi to jest, jest osobny wątek, że oni mhm. nie rozmawiają ze sobą, tylko wypowiadają kwestie, które mają mm -hmm. wypowiedzieć, potem pauza, odpowiedź, pauza. Odpo ja czułem bardzo duży dyskomfort przez to, że to tak nienaturalnie było zrobione. I na końcu w ogóle, na końcu całego filmu, nie będzie spoileru, jest piosenka. Rage Against mm -hmm. the Machine, oczywiście. Tylko, że to jest cover śpiewany mm -hmm. przez kobietę, ale on jest identyczny praktycznie jak oryginał. I trochę tak samo jest z, z tym filmem całym, że on jest niepotrzebnym coverem. I jeszcze do tego, niby się naśmiewa z fanów i niby się naśmiewa, ja nie jestem fanem dwójki i trójki, lubię jedynkę, to jakby już dawno nie miałem żadnych, już mówiłem wielokrotnie, że nawet nie byłem w kinie przecież, nie? Mhm. E, nie, nie, mam, nie jestem zawiedziony tym filmem, bo nie liczyłem na nic oczywiście, ale ja mam takie e, wrażenie, że, że z jednej strony oni się naśmiewają trochę z fanów, którzy tam znowu chcą skóry, strzelaniny, bullet time i. A tak naprawdę w Matrixie nie chodzi o to, bo chodzi o miłość. Ale żerują tak, tak. <grywają> tak na nostalgii, że to jest po prostu niesamowite. Ej, a pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz Matrixa 1? Jedliśmy tam taką breję. Boże, te teksty nawiązujące do. Poprzednich filmów Matrixa są tak, ja, ja nie widziałem jeszcze aż tak bezpośredniej i takiego braku wyczucia, i braku poetyckości w nawiązywaniu do, no do, do, do starszych części, do takiego czerpania z nostalgii aż tak poczułem, tak mówię, co tu się dzieje w tym filmie, ja tego nie rozumiem. Nie, nie, masz, nie masz takiego poczucia, że to jest taka trochę może zemsta reżyserki, która została zmuszona do zrobienia czegoś, co chciała już zamknąć w trzech, trzech częściach? Bo, bo im, im dłużej, tak jak opowiadałem, moje, moje wrażenia są pozytywne w związku z tym, że dostałem po raz kolejny okazję zobaczyć sobie świat Matrixa i to, i to doceniam. Natomiast im dłużej rozmawiamy, tym bardziej mam wrażenie, że mm, jeżeli twoje spostrzeżenia są trafne, a mam wrażenie, że są trafne, to trzeba się postarać, żeby tak skopać film. W sensie po prostu. Wystarczy, tak wystarczy chaos, wystarczy piekło produkcyjne. Dużo się mówiło o problemach z Matrixem, więc naprawdę wystarczy, że ktoś tego nie pilnuje. Trudno jest zrobić dobry film. Wbrew pozorom, to, że się filmy udają, oznacza, że ta machina. Produkcyjna jest naoliwiona i dobrze działa. Niewiele trzeba, żeby to, to spieprzyć. To nie jest tak, że normalną rzeczą jest, że film się udaje. Trzeba bardzo, jest bardzo ciężka praca trzeba mieć odpowiednich ludzi. Niewiele trzeba, żeby zepsuć film. I uważam, że to jest po prostu, że ten film jest jakimś takim. Nie wiem. Nie prawda. Okay. Bo nie to jest nie. też on, on, on ma. Ten, ten film, te, te nawiązania, te powtórzenia, to co mówiłeś, ten klejk akurat, który jedli. Jakby cały film zaczyna się od tej historii, że obserwujemy akcję, która miała miejsce w pierwszej części Matrixa tak. z różnych perspektyw. I to jest coś, co mi się podobało, dosyć mocno. To, to, to było dobre wejście I, 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 i zakładam, że to nie jest zarzutem na początku, że to nie jest twój zarzut na początku. Ale jak że, dziesiąty raz. Piętnasty mm -hmm. raz, dwudziesty raz, dostajesz przebitkę z poprzednich Matrixów, i ktoś mówi: Pamiętasz? Ale hmm. było. <laughs> Kiedy, kiedyś to było. Tak? Kiedyś to było. Matrix. No, no, no. no. No? Młody byłeś. No. To, jest, to jest, jest, jest możliwe. A ten, ten zarzut, który pojawia się w rozmowie w studiu gamingowym, że albo my to zrobimy, albo Warner zrobi bez nas, to uważasz, że to jest jakby prawdziwe, że to miało miejsce w rozmowie? Ja z, w rozmowach? z tego co pamiętam, to były takie plotki, ale też nie chcę tutaj mówić, że na pewno może mi się coś wydawało, więc. Jakoś nie sprawdziłem tego, ale to w komentarzach się dowiemy, czy to było. Naprawdę wydaje mi się, że tak, że, że, że była jakaś taka historia, że one na początku nie chciały robić tego Matrixa, studio się upierało, no bo to wiadomo, mm -hmm. że to hajs duży. Tak, 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 tak. To ale jest, nie, nie pamiętam no. tak mi się wydaje, że to od razu tak jakby z, z, załapałem to i. To jest, to jest, bo w obliczu wznawiania starych historii, bo z tym, z tym do czynienia mamy w przypadku Duny, która okazała się być sporym sukcesem, przynajmniej jeżeli chodzi o realizację filmu. To znaczy, on jest bardzo dobrze odbierany. Nie wiem, czy się dobrze obejrzał. Podobnie mamy. Wiem, że się nie obejrzał jakoś wybitnie. To nie są. No, nie ogóle... obejrzał się w Stanach wybitnie, bo w Polsce obejrzała się Diuna nieźle. W mhm. tych rynkach, gdzie nie była od razu na HBO Max. A przecież wtedy Duna jak wychodziła, od razu była, znaczy od razu była w katalogu HBO Max, więc A. dlatego nie ma tego wyniku w kinach. A i tak yy, no, na tyle był satysfakcjonujący wynik. Że, że chcieli robić jest, kontynuację. Jest, robią tak. No w ogóle chyba to jest cała char charakterystyczna filmów Willenewa, że, że one są, przechodzą, właściwie stają się kultowe. Tak było z, Bla tak z Blade Runner'em nowym, przecież też nie jest jakiś, nie obejrzą się jakoś tak. wybitnie, ale jest bardzo, bardzo pozytywnie oceniany. Więc może to jest to, Boże, jaką ja, miałem. A to myśli. będzie z Matrixem, tak? 4 też? No właśnie, właśnie. <grym> z, z, wydaje mi się, że, że ten Matrix 4 to jest jakby, jakby po tym doświadczeniu, no bo ja chciałem jeszcze sięgnąć, bo Batman, jest też powrotem do, do jakiejś znanej serii, który się okazał bardzo, bardzo dobrym pomysłem, czyli z perspektywy Warnera odświeżanie tych starych pomysłów ma sens i przykłada się do tego sporo zaangażowania. Jakby widać w tych dwóch, i w Dune i w Batmanie, że to zaangażowanie przełożyło się na, na przynajmniej na jakość filmu, w obu przypadkach. Natomiast tutaj jest efekt kompletnie odwrotny. Wydaje mi się, że gdyby Warner się zdecydował zrobić sam tego, tego Matrixa w nowej odsłonie, z nowymi aktorami, nową historię tam opowiedzieć i z takim z takim naciskiem na jakość, jak zrobili to w Batmanie i w Dune, to byśmy mieli do czynienia z dobrą historią. Natomiast wydaje mi się, że ten Matrix czwarty na dłuższy czas zamknął usta Warnerowi, że nie będą chcieli wracać do tego, że to jest taki trochę gwóźdź przebijający to dzieło, zamykający je Wiesz na co? jakiś czas. Z, z Batmanem i z Duneą może, może to nie jest kwestia. Yy, wydaje mi się, że bardziej to jest kwestia tego, że ktoś miał na to pomysł. Mm -hmm. Że to jest po części i Duna, mimo i Batman, mimo że to są powiedzmy super produkcje, to jest to trochę kino autorskie. Że ktoś miał jakąś wizję, miał pomysł na to i, i konsekwentnie to zrealizował. Tutaj, mm -hmm. ty, ty, jakby dla mnie, ja nie widzę tutaj żadnej konsekwencji, nie widzę wizji. Mm. Widzę jakieś pomysły i nie wiem, co jeszcze. I jeszcze zapomniałem powiedzieć, czy ty widziałeś jak wyglądają w Matrixie sceny walki? No, troszkę inaczej wygląda, trochę gorzej wyglądają, na pewno gorzej wyglądają. Wszyscy ludzie pisali też, nie wiem czy, na ile można to brać pod uwagę. No, Keanu Reeves jest trochę starszy, więc go nie stać na taką elastyczność, którą prezentował w, w, w pierwszych Matrixach, nie? To może ale... w... właśnie. To... Nie wiem. No, oczywiście to niczego nie tłumaczy, bo można to, to zrobić w różnych Ale czy to tak? tłumaczy, że jeżeli w scenariuszu masz yy, sceny walki i wygibasy i bierzesz do tego. Nie chcę tutaj powiedzieć podstarzałego, no ale już leciwego aktora. Czy to ma w ogóle sens? No popatrz, hmm. jak to było w Irlandczyku, widać. Eee, Ta scena jest no to straszne, bo tak, to tak. Po... No, Keanu Reeves nie jest na takim etapie jak Robert De Niro, ale faktycznie, tak, tak. No to tak. niech niech Arnold Schwarzenegger zagra Batmana, na przykład. O. Świetny pomysł marketingowy. W się było też wielu młodych aktorów, którzy mogli mieli coś tam do pokazania. Był, w paru miejscach te sceny walki miały coś w sobie, w większości niespecjalnie, to to przyznaję, ale to też tak przymrużyłem trochę, 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 trochę na to oko. Mówisz o tym, że faktycznie, że nie było pomysłu na ten film, i też, też mam takie wrażenie, że on trochę był na, na siłę zrobiony, ale jestem absolutnie przekonany. Tak, tak jak w przypadku Willenewa i tak w przypadku Matarisa, że znalazłby się reżyser na świecie, który miałby wizję triksa Aha. jakąś wyjątkową. To, że zdecydowali się na, na Wachowskie, właściwie to, to chyba Lana tylko Lana. robiła. Ten, Lana robiła. To, to, to może z tego wynika, że, że to jest osoba, która nie chciała tego tak naprawdę robić od początku do końca i to nie wynikało z potrzeby, wizji, tylko z, z, z konieczności zrobienia kolejnej części. I tam za dużo filozofii, za dużo właśnie rozliczania się z przeszłością zamiast... Opowiadania jest... nowej autorskiej historii. Nie wiem, ile tam jest, ile tam jest tego, kto co chciał, No ten film powstał, mi się bardzo nie podobał. To tak, że, że dawno nie pamiętam, jaki film mi się aż tak bardzo nie podobał. I to właśnie przez to, nie przez to, że jaka jest historia, bo tak jak mówiłem, no to, to, ten taki ta dekonstrukcja tych Matrixów mm -hmm. i, i pewnego rodzaju wrzucenie własnej historii i, i tego oddziaływania Matrixa na prawdziwym świecie do filmu z powrotem, jest ciekawe. Wydaje mi się, mm -hmm. że to jest fajny w ogóle wątek, ale realizacyjnie to ja tam no, umierałem. No, okej, okay, w porządku. To jest, ja mówię, wolę obejrzeć takiego Matrixa niż obe, nie obejrzeć Matrixa wcale. Mimo, że dział się na ulicy w San Francisco. Gdzie Kaktus mieszka? Nie wiem, czy zauważyłeś ten blok? E, nie, nie, e? nie zauważyłem to znaczy no, tam tam jest kawiarni. Mówiłeś, mówiłeś, że zdjęcia są słabe, kilka jest ładnych. Kilka jest bardzo ładnych widoczków. Tam także. Tak, Słońce z... przyświeci na ten. Tak, tak, tak. To, to, ale, to, to było ładne. ale to zauważ w ogóle, że ja miałem takie wrażenie, że zdjęcia, które w pomieszczeniach się dzieją, to takie totalnie bez wyrazu. Płaskie, takie wręcz telewizyjny film. Być może masz rację. No. A propos rzeczy, które się dzieją we przez długą część filmu, przez dużą część filmu rola Nila Patryka Harrisa mi się bardzo podobała, bo on gra Analityka tam, czyli tego opiekuna Matrixa, tym razem, i bardzo, bardzo, bardzo terapeuta, mi się to podobało. Tak, terapeuta, analityka. Natomiast w ogóle mi się nie podobał Agent Smith z tej nowej odsłony. Kompletnie, kompletnie mi nie podpasował. No, no, dobra, to już nie wiem, czy żeśmy nie wyszli poza... Wyszliśmy już, wyszliśmy już poza poza podcast. <laughs> Okej, okay, okay. To chyba wszystkie są nasze historie dotyczące chyba HBO. Chyba tak, chyba tak. Tak, chyba tak. Jaka jest nasza opinia? Zachęcać państwa do HBO, czy raczej zniechęcać? Ja do HBO zawsze zachęcam, bo z, mm. co nie robimy y, jakieś podsumowania roku, to zwykle u mnie jest bardzo dużo tych rzeczy z HBO ja zachęcam, tak, oczywiście, no to dla no. mnie to jest platforma numer jeden w tym momencie. Zgadza się, jest, 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 jest dużo świetnych seriali, ja oczywiście opowiedziałem o tym Peacemakerze, ale też przypomniałem sobie później, że przecież jeden z najwybiedniejszych seriali z zeszłego roku, który żeśmy wszyscy ocenili wysoko, to było Marys Isstown. Jest tam też sukcesja, prawda? Mm -hmm. No i jest oczywiście... Pochamuje po po entuzjazm. Pochamuje entuzjazm, no, no, no. tak. Też zacząłem oglądać ostatnio. Wybitny. Ale Wybitny. Peacemaker wygrał na razie. Wszystkie no obejrzę. więc zachęcamy Państwa, jednak warto rzucić okiem. HBO chyba ma to do siebie, być może każda stacja ma to do siebie, znaczy każdy ten serwis, że można sobie go odpalić bez logowania się i sobie przejrzeć filmy, które tam są. No, ale też cała biblioteka jest na upflix.pl, z tego co pamiętam, więc ja korzystam z tego serwisu namiętnie. Nawet nie no sprawdzam proszę. na ten, tylko tutaj mam wszystkie nowości i tak dalej. Pytanie do Państwa, oczywiście pierwsze, czy jeżeli już z, sprawdzaliście HBO Max, to y, jakie wrażenia i czego Wam brakuje w bibliotece? Co najchętniej z, tej, z tego katalogu Warnera byście tam zobaczyli? No i jak wrażenia z Matrixa? No bo w Polsce całkiem sporo osób chyba już obejrzało tego Matrixa. Tak jest, więc jak bardzo wam się podobało i dlaczego? Pozdrawiamy tak. bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Hej, papa.